info, poranne newsy do kawy. Poniedziałek, 21 września, zaczynamy. Adam Nic. Sparta dała radę bez Drabika. Fenomenalne emocje w półfinale. Czytamy w artykule Mateusz Puka w przeglądzie sportowym. Betard Sparta i moje Bermudy Stal po raz drugi w tym spotkały się na stadionie olimpijskim i po raz drugi o wszystkim rozstrzygnął ostatni wyścig dnia. Tym razem jednak więcej szczęścia mieli gospodarze, którzy wygrali pierwsze półfinałowe starcie 46-44. Goście opuszczają jednak Wrocław w doskonałych nastrojach, bo odrobienie dwupunktowej straty w rewanżu nie wydaje się trudnym zadaniem. Dla nikogo Wrocławiu nie ma to jednak znaczenia, bo w niedzielę liczyło się przede wszystkim zwycięstwo. Zespół ponownie jechał osłabiony brakiem Maksyma Drabika, który stracił ochotę na dojazdy na żużlu. Kibice nie zapomnieli o swoim zawodniku i w przerwie po siódmym wyścigu cały stadion wyraził wsparcie dla przeżywającego obecnie trudne chwile idola, podnosząc karteczki z numerem 133, czyli znakiem rozpoznawczym Drabik Racing. Z misji zastąpienia kolegi z drużyny znakomicie wywiązali się Gleb Czugunow oraz Daniel Bully. Brytyjczyk po raz pierwszy w sezonie wygrał wyścig w PGE Ekstralidze, a dzięki temu zwycięstwu wyprowadzi zespół na dwupunktowe prowadzenie. Mecz był znakomitym widowiskiem, praktycznie w każdym wyścigu oglądaliśmy kilka wyprzedzeń. Poziom drużyn jest na tyle wyrównany, że nikt nie może czuć się pewnie. Wiedzą to doskonale przedstawiciele obu zespołów, którzy po meczu wyjątkowo ostrożnie wypowiadali się o szansach na jazdę w finale. Po niedzielnym meczu więcej powodów do zadowolenia mają jednak w Gorzowie, a jedynym problemem trenera Stanisława Chomskiego jest postawa Nilsa Christiana Iversena. Duńczyk we Wrocławiu zwykle jeździ bardzo dobrze, ale tym razem był zupełnie bezbarwny i ani razu nie podjął walki z rywalami. Krzysztof Kasprzak brał udział w piątkowym treningu zespołu i cały czas pozostaje do dyspozycji trenera. Teraz tylko od Chomskiego będzie zależało, czy na najważniejsze mecze sezonu zdecyduje się na kolejną zmianę w podstawowym składzie. Unia pokazała moc Falubas w kiepskiej sytuacji przed rewanżem. Kolejny artykuł Mateusza Puka z przeglądu sportowego. Unia Leszna po raz kolejny potwierdziła, że gdy tylko zbliżają się najważniejsze mecze, to zawodnicy tej drużyny łapią wiatr w żagle i prezentują się o niebo lepiej niż wcześniej. Choć w rundzie zasadniczej wysoko przegrali w Zielonej Górze, to w pierwszym meczu półfinałowym to oni byli górą i sprawili, że ekipa RM Solar Falubazu jest w bardzo trudnej sytuacji przed rewanżem. Patrząc na formę podopiecznych Piotra Barona, trudno sobie wyobrazić, by ten zespół był w stanie przegrać na własnym torze. Wszystko jest jednak możliwe, bo zielonogórzanie w końcówce meczu odrobili straty z początku meczu i sprawili, że porażka nie jest dotkliwa, a losy dwóch meczu wciąż nierozstrzygnięte. Jeszcze po 12 wyścigu goście prowadzili aż 8 punktami i wtedy wydawało się, że ta przewaga jeszcze się powiększy. Oto co po meczu powiedział m.in. Emil Seyfiedinow w stacji Eleven Sport. W końcówce straciliśmy trochę punktów, bo rywale byli coraz słabsi. To było trudne spotkanie, ale teraz najważniejszy jest dla nas rewanż w Lesznie. To właśnie on w parze z Jamonem Lindsayem mógł w biegu 15 praktycznie rozstrzygnąć losy półfinałowej rywalizacji. Ostatecznie jednak nie dość, że nie udało im się powiększyć 6-punktowej przewagi, to przegrali podwójnie. To co powiedział po meczu Patryk Dudek. Obawiałem się, że spotkałem się na górze przed play-off. Pomoże gościom wyciągnąć odpowiednie wnioski i lepiej poznać nasz tor. Okazało się, to faktycznie dało im to pewną przewagę. Odczuliśmy 2 dni ścigania w Grand Prix, a przed tymi zawodami byłem zmęczony, niewyspany. Wróciły wspomnienia z poprzedniego sezonu, gdy takie sytuacje były normą. Ocenił Patryk Dudek. Przypomnijmy, RM Solar Falubas Zielona Góra uległ Fogo Unieszno 44-46, a najwięcej punktów dla Zielonogórzan zdobyli w tym spotkaniu właśnie wspomniany Patryk Dudek, 11+3 bonusowe, a dla gości najwięcej punktów zdobył Seyfiedinow 11+1. Najlepszy czas to 59,69 sekundy Lindsaya w czwartym biegu żużlowca Unieszno. Widzów na tym spotkaniu było 6,5 tysiąca. Zengota wrócił do gry i zapewnił Polonii zwycięstwo. Grzegorz Zengota wrócił do profesjonalnego uprawiania sportu i z przytupem wszedł do zmagań e-winner pierwszej ligi żużlowej, zwyciężając w swoim inauguracyjnym wyścigu
Och, i to czytamy m.in. w artykule Mateusza Wróblewskiego dla Przeglądu Sportowego. Zielonogórzanin został bohaterem swojej drużyny, bowiem Abramczyk Polonia Bydgoszcz zwyciężyła w pojedynku z Unią Tarnów i przedłużyła swoje szanse na ligowy byt. Ponad dwa lata trwała przerwa w ligowych startach Grzegorza Zęgoty. Zielonogórzanina startującego w barwach Abramczyk Polonii Bydgoszcz śmiało można nazwać bohaterem bydgoskiej drużyny. Zęgota najpierw dał impuls kolegom z zespołu, zakładając z pola D całą stawkę i zwyciężając w pierwszym wyścigu w tym meczu dla gospodarzy, jednocześnie pierwsze po ponad dwuletniej przerwie, a następnie przypieczętował zwycięstwo Polonii w 14 biegu dnia, podwójnie triumfując do spółki z Andreasem Lagerem. Ostatecznie Zęgota zapisał na swoim koncie 7 punktów i bonus, ale to właśnie on odgrywał główną rolę w najważniejszych momentach. Przypomnijmy, Abramczyk Polonia Bydgoszcz pokonała Unię Tarnów 49 do 49. Najwięcej punktów dla Polonii zdobył Huchenbeck 12, a dla drużyny gości najwięcej punktował Lyung 11. Betard Sparta Wrocław do końca sezonu bez Maksyma Drabika. Janowski, szkoda mi jego nerwów. Czytamy w przeglądzie, czytamy na sportowych faktach WP w artykule Macieja Kmiecika. Maksym Drabik nie wystartował w ostatnim meczu rundy zasadniczej Betard Sparty w Rybniku. Nie było go także w pierwszym półfinale play-off i wygląda na to, że wrocławski klub będzie musiał sobie radzić do końca sezonu bez mistrza świata juniorów. Absencja Maksyma Drabika owiana jest swego rodzaju tajemnicą. Nikt z ekipy wrocławskiej oficjalnie nie podał przyczyn tego, że Żużowiec, który przez cały sezon był podstawowym zawodnikiem Betard Sparty, w decydujących meczach nie pojawia się w składzie. Próbował to wyjaśnić w Mixzonie po meczu półfinałowym we Wrocławiu Marcin Majewski z N Sport Plus, pytając o to Macieja Janowskiego. Oto co powiedział kapitan Betard Sparty Wrocław. Nie poruszałbym tego tematu. Dajmy Maxowi odpocząć od wszystkiego, żeby mógł zresetować sobie głowę. Sytuacja Maksyma Drabika jest nie do pozazdroszczenia. Żużowiec nadal czeka na decyzję odnośnie postępowania sprzed ponad roku, kiedy to podczas kontroli antydopingowej przyznał się do przyjęcia 500 ml kroplówki witaminowej. Tymczasem, zgodnie z przepisami, mógł przyjąć jedynie 100 ml. Max teraz jest w dziwnej sytuacji. Na pewno szkoda, że to wszystko tak długo trwa i nie jest to wyjaśnione. Szkoda mi jego nerwów. Sytuacja jest jaka jest i musimy jej stawić czoła, dodał Maciej Janowski. Komentator z N-Sport Plus Tomasz Dryła w Mixzonie po meczu Betard Sparta Wrocław Moje Bermudy Sargorzów, pytając o sprawę Drabika, Macieja Janowskiego stwierdził, że Sparta do końca sezonu będzie musiała radzić sobie bez 22-letniego Żyżowca. Lukę po braku Drabika w składzie wrocławian próbuje zapewnić Daniel Bieli. Grand Prix, a więc wracamy do tych wspaniałych dwóch turniejów, które zostały rozgrane w Czechach. Premier Morawiecki pogratulował Bartoszowi Zmarzlikowi i Tomaszowi Golobowi. Czytamy w artykule Szymona Łożyńskiego na WP Sportowe Fakty. W sobotni wieczór Polska świętuje drugie z rzędu zwycięstwo Bartosza Zmarzlika w Grand Prix w Pradze. Żużlowcowi pogratulował m.in. Mateusz Morawiecki. Premier RP skomentował również debiut jako komentatora telewizyjnego Tomasza Goloba. Dwudniowe zawody w Pradze będziemy pamiętać na długo. Przed 2020 rokiem czeska marketa nie była szczęśliwa dla Bartosza Zmarzlika. Polak odczarował jednak ten tor w mistrzowskim stylu. Zarówno w piątkowych, jak i sobotnich zawodach był bezkonkurencyjny. W dwa dni zgarnął komplet 40 punktów i na dwa turnieje Grand Prix przed końcem cyklu, oba w Toruniu, jest o krok od obrony tytułu indywidualnego mistrza świata. Zmarzlik drugiego w klasyfikacji świata Fredrika Lindgrena wyprzedza już o 7 punktów. Triumf sobotni Żużowca Moje Bermudy Stali Gorzów smakuje tym lepiej, że został wywalczony po niesamowitej walce w finale. Przez trzy kółka Zmarzlik jechał na drugim miejscu, tuż za plecami Taja Wofindena. Polak robił co mógł, żeby wyprzedzić Brytyjczyka, ale trzykrotny mistrz świata świetnie się bronił. W ostatnim okrążeniu musiał jednak skapitulować i uznać wyższość naszego mistrza. Pod wrażeniem jazdy i wyniku Bartosza Zmarzlika w Pradze był m.in. Mateusz Morawiecki. Wielki dzień polskiego żużla. Po piorunującym biegu finałowym Bartosz Zmarzlik w ostatnim okrążeniu wygrał kolejną eliminację tegorocznego Grand Prix na żużlu. Wczoraj też wygrał. Po sześciu turniejach, z których wygrał trzy, prowadzi w cyklu z 99 punktami. Ma 7 punktów przewagi i zmierza do obrony tytułu, napisał na Facebooku premier RP. W sobotni wieczór Mateusz Morawiecki pogratulował jednak nie tylko Bartoszowi Zmarzlikowi.
Słowa uznania premier skierował również pod adresem Tomasza Goloba, który wraz z Tomaszem Drybą komentował czeskie zawody na antenie Canal Plus Premium. Dla Goloba był to debiut w roli komentatora telewizyjnego i wypadł on lepiej niż dobrze. Mistrza słuchało się z wielką przyjemnością. Warto też pogratulować Tomkowi Golobowi, który wracając do zdrowia dziś zadebiutował w roli komentatora zawodów na antenie Canal Plus, napisał Mateusz Morawiecki. Matuj Zagar nie będzie jeździł dla Motoru Lublin, czytamy w artykule Kamila Szyszkowskiego z radia Lublin.pl na portalu espeedway.pl. Motor Lublin w sezonie 2020 zakończył rozgrywki na szóstym miejscu, tracąc szansę na fazę playoff. Dopiero w ostatniej gonitwie spotkania przeciwko RM Solna Swalobazowi Zielona Góra. Prezes Motoru Jakub Kępa podsumował sezon, a także zapowiedział kadrowe zmiany na sezon 2021. Jak poinformował, w składzie zabraknie Mateja Zagara, który odjechał jeden z najlepszych sezonów w karierze. Jakub Kępa podsumował sezon w wykonaniu zawodników Motoru Lublin. Do pełni szczęścia z awansu zabrakło fazy playoff. Prezes Motoru jest jednak zadowolony z postawy swojej drużyny. Oto co powiedział prezes klubu Jakub Kępa. W mojej ocenie zrobiliśmy kolejny krok do przodu. Jeżeli chodzi o klub, organizację, wynik sportowy, bo mieliśmy dwa razy więcej punktów. Jestem zadowolony z drużyny. Chłopaki zostawili dużo serca na torze, żeby być na tym miejscu. Znalezienie się w najlepszej czwórce było naszym celem przed sezonem. Nie udało się go osiągnąć. Na pewno wyciągniemy wnioski z przegranych meczów i mam nadzieję, że w przyszłym sezonie będziemy mocniejsi. Mam nadzieję, że w przyszłym sezonie znajdziemy się w najlepszej czwórce. Prezes Lublinian zdradził też kilka informacji na temat składu na sezon 2021. Dużą niespodzianką jest fakt, że w składzie zabraknie Mateja Zagara. Od 4 lat staramy się budować zespół z roku na rok, żeby nie dochodziło do większych zmian w składzie. Natomiast przepis o seniorze w wieku do 24 roku życia i obecność dwóch Polaków seniorów powoduje, że plany, które mieliśmy po zakończeniu sezonu, muszą się delikatnie zmienić, ponieważ miejsca w składzie niestety nie znajdzie Matej Zagar. Miał świetny sezon, jeden z lepszych w karierze. Sprawa więc nam się troszkę komplikuje. Teraz jestem na etapie poszukiwania mocnego seniora Polaka. Na pewno musi dojść do zmian w zespole. Natomiast Grigori Łaguta ma 2-letni kontrakt, podobnie jak Wiktor Lampard. Mieliśmy też ustne porozumienie z Mikkelem Mikkelsenem, więc mam nadzieję, że zostanie, mówi Kępa. Zapraszam również do artykułów naszych kolegów i koleżanek redakcyjnych. Martyna Olejnik, nasza koleżanka, publicystka, ale także i dziennikarka Speedway Info, napisała, no, można powiedzieć w ostatniej chwili, artykuł Fogo Unia Leszno zwyciężyła w Zielonej Górze. Zakończył się pierwszy półfinałowy pojedynek PGE Ekstraligi. RM Solar Falobas Zielona Góra przegrał z Fogo Unią Leszno w sesji 4-46. Najlepszym zawodnikiem gospodarza był Patryk Dudek, zdobywca 11 punktów i 3 bonusów, a wśród gości Emil Seifertyn, który zdobył 11 punktów i bonusa. O tym spotkaniu polecamy przeczytać w artykule Martyny Olejnik. No i tym ostatnim zaproszeniem do przeczytania artykułów naszych kolegów i koleżanek redakcyjnych żegnamy się i zapraszamy już dzisiaj na dwa magazyny żużlowe. O godzinie 19 magazyn żużlowy spod taśmy i o godzinie 21 magazyn żużlowy spod taśmy ekstra. Dziękuję za dzisiejszy udział. Zapraszam na jutro, na wtorek 22 września, na kolejny Speedway News.